Zumba i odjechane warsztaty ekstremalne, czyli letnie zajęcia OSIR-u i RCK. Oraz o tym, co zrobiły mieszkanki naszego powiatu z portfelem pełnym gotówki. Zuzanna Schroeder, witam Państwa w Raciborskiej Telewizji Kablowej i zapraszam na program. A zaczynamy od aktywnego poranka przy ulicy Zamkowej, gdzie odbywały się warsztaty zarówno organizowane przez OSIR, jak i przez Raciborskie Centrum Kultury. W tym pierwszym przypadku dominowali chłopcy, bo wszystko działo się na terenie skateparku. W drugim można było równocześnie poćwiczyć i potańczyć, więc najliczniejszą grupą były dziewczynki, które poznawały niezwykle popularną w ostatnich latach zumbę. Śpiewający latynos, dużo tanecznego ruchu, uśmiechu oraz mnóstwo pozytywnej energii. To właśnie dedykowane najmłodszym warsztaty Zumba Kids, które w ramach lata z RCK odbyły się na osirowskim stadionie. Ten program jest stworzony przede wszystkim pod rozwój dziecięcy i tutaj wspieramy właśnie i tanecznie, i urytmiczniamy dzieci. Pozwalamy dzieciom na wyładowanie pokładów energii przede wszystkim. Dzieci też w Zumbie bardzo mocno się rozwijają pod tym względem, że same nawet później widać, jak pokazują kroczki, wymyślają kroczki, więc działa to też na pewno pobudzająco na wyobraźnię. No i przede wszystkim ogromna dawka ruchu, która jest bardzo potrzebna w dzisiejszych czasach dla dzieci. Także tutaj ta forma taka troszeczkę sportu przeplata się z tańcem, ale na pewno uwielbiana forma przez wszystkich kiciaków. Wydawać by się mogło, że opanowanie choreografii to nie taka prosta sprawa, ale tutaj najważniejszy jest ruch, który z czasem staje się coraz bardziej świadomy. Zumba jest tak programem stworzona, żeby każde dziecko mogło po swojemu na początku odwzorowywać kroczki. My, instruktorzy, jesteśmy od tego, żeby te kroczki w miarę korygować z czasem, ale szczerze powiem, że od lat, jak jestem doświadczona w Zumbie Kids, tak wszystkie dzieci bardzo szybko łapią te kroki i tak jak mówiłam, nawet dokładają swoje pomysły, więc my, instruktorzy, też się inspirujemy dziećmi, także nie jest to naprawdę trudna forma, a na pewno mocno rozwijająca. Oczywiście niezwykle ważna jest także muzyka, jej tempo, która dobierana jest pod kątem wieku uczestników. Zresztą warsztaty, które trwały tu od wtorku, również były podzielone na dwie grupy, które ostatecznie połączone zostały w silną jedną z dziećmi od 5 do 9 lat. Nie ukrywam, że przychodzą też dzieci starsze. Myślę, że ta muzyka też przyciągnęła tutaj dzieci, właśnie ta energia, która płynie z zumby. I tutaj dzieci naprawdę bardzo, bardzo chwalę. Jestem wręcz dumna z tych dzieci, bo naprawdę przez 3 dni tych warsztatów, jakie udało się zrobić, ogrom pracy tak naprawdę. To, co się rozkłada, powiedziałabym, no, w zajęciach nawet na kilka miesięcy. Dzieci to zrobiły i przerobiły przez 3 dni, więc naprawdę wielkie brawa, bo to są bardzo utalentowane dzieci, ale to widać, że ta i zumba przyciąga i udziela się to, jakby jest to taki krwioobieg zamknięty. Dzieci chcą, zumba się bardzo z tego cieszy. My wychodzimy jako instruktorzy z propozycją też do rodziców, żeby naprawdę zapisywali dzieci i uczestniczyli w takich zajęciach, bo jak widać, ta forma naprawdę sprzyja rozwojowi, no i przede wszystkim radości dla dzieci. A potańczyć pod okiem instruktorki ponownie będą one mogły już od września w raciborskim BeFit Fitness Room, gdzie na prośbę rodziców planowane są regularne zajęcia i gdzie w zumbie sprawdzić się mogą też oczywiście dorośli. A to już zupełnie coś innego. Wprawdzie ruch również jest wymagany, ale same ręce i nogi nie wystarczą. Organizowane już po raz trzeci przez Ośrodek Sportu i Rekreacji warsztaty w skateparku to prawdziwa gratka dla miłośników sportów ekstremalnych, których z roku na rok jest coraz więcej. Bardzo chętnie korzystają z tego młodzi adepci hulajnóg, dyskorolek. Mogą trenować pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. To jest bardzo ważne, bardzo istotne. Tutaj też panowie pilnują, jeżeli chodzi o zasady bezpieczeństwa, trochę pomagają chłopakom, którzy się uczą. Widać, że te 3 lata, te 3 edycje jakby dały dużo, bo ja, mając okno, między innymi też widząc, co się dzieje na tym skateparku, w normalny dni widzę, jak ten postęp idzie do góry, tak? Że chłopaki ćwiczą, trenują. Poświęcają temu bardzo dużo czasu, serca i widać efekty. Na warsztaty Extreme City można tu liczyć jeszcze kilka razy w sierpniu, ale to nie jedyna propozycja OSIR-u dla dzieci i młodzieży na wakacje spędzone w mieście. Już w najbliższą niedzielę zapraszamy do obory nad stawy. Będą zawody wędkarskie. Myślę, że młodzi
miłośnicy wędkarstwa chętnie skorzystają z tego wydarzenia i z tej możliwości spędzenia czasu. Zachęcamy dziadków, żeby przyszli z wnukami. Oprócz tego w najbliższą środę, o ile warunki pogodowe pozwolą, planujemy spływ Racibórz Grzegorzowice, spływ kajakowy rodzinny. Nie zabraknie też turniejów sportowych, maratonu akrobatycznego, ogniska w oborze czy gry terenowej w Arboretum Bramy Morawskiej. Ponadto od godziny 10 do 14 wszyscy z legitymacją szkolną do aquaparku wejdą za darmo. Takimi wiadomościami lubimy się z Państwem dzielić szczególnie, bo dowodzą, że uczciwych ludzi nie brakuje. A dzisiaj są nimi ciche bohaterki naszego kolejnego materiału, które można powiedzieć, że postąpiły według sentencji wybitnego felietonisty Antoniego Słonimskiego. Jeśli nie wiesz, jak się zachować, to na wszelki wypadek zachowaj się przyzwoicie. To może zdarzyć się każdemu, bo gubić to rzecz ludzka, ale nie każdy może liczyć na takie szczęście, a konkretnie na uczciwych znalazców. Godną naśladowania postawą wykazały się we wtorek po godzinie 18 dwie panie, które w Raciborzu na ulicy Rybnickiej w rejonie przejścia dla pieszych znalazły portfel wraz z zawartością dokumentów i pieniędzy. Jak się okazało, w środku znajdowały się 2000 zł w zagranicznej walucie, którego niejednego skusiłyby do przygarnięcia. Ale nie w tym wypadku. Kobiety nie znalazły żadnych namiarów kontaktowych, więc natychmiast zadzwoniły na policję. Portfel i cała zawartość trafiła do raciborskich dzielnicowych, którzy bardzo szybko ustalili już właściciela. W dniu wczorajszym mężczyzna sobie odebrał całe swoje znalezisko, był bardzo zadowolony. Również poprosił o jakiś kontakt do tych pań, którym zapewne podziękował. Jaką ten wyraz wdzięczności przybrał formę, tego nie wiadomo. Pewnym natomiast jest, co budujące, że takie sytuacje na terenie Raciborza zdarzają się częściej. Ostatnia miała nawet miejsce kilka miesięcy temu. Również do dyżurnego raciborskiej policji trafił portfel z zawartością. Tam była kwota, z tego co pamiętam, kilku tysięcy. Również szereg dokumentów, prawo jazdy, dowód rejestracyjny, wszelakiego rodzaju uprawnienia. Również raciborscy policjanci bardzo szybko namierzyli właściciela, któremu oddali całość. Tak samo jak w tym przypadku był bardzo zadowolony, gdyż odzyskał swoje mienie. Czy każde z nas zachowałoby się tak samo jak kobiety przy ulicy Rybnickiej? Warto sobie zadać to pytanie, a najlepiej znać już na nie odpowiedź. Oczywiście taką, która dobrze o nas świadczy. Każda osoba, która sobie zatrzyma taką rzecz cudzą znalezioną, podlega konsekwencjom prawnym. I tutaj kodeks karny przewiduje nawet do 3 lat pozbawienia wolności. Mówimy tutaj o przestępstwie przywłaszczenia. Niestety, niektóre historie mają i takie zakończenie. Zdarza się, że portfel z dokumentami, owszem, trafia na komendę, ale pieniędzy, które wedle zeznań właściciela powinny tam być, zwyczajnie już nie ma. Mój dziadek miał poważną operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, okej, to chyba nie powinien być problem. Są przecież jakieś laboratoria, jakieś banki. Może to będzie trochę kosztowało, ale na pewno da się coś załatwić. Ale to nieprawda. Krwi nie da się załatwić. Nie da się jej wyprodukować. Dziadkowi ktoś podarował krew. Może sąsiad? Ten, z którym zawsze kłócił się o psa? Ty też chwyć czerwoną nitkę, bo łączy nas krew, która ratuje życie. Las. Środowisko bytowania roślin i zwierząt, fabryka tlenu, filtr powietrza, magazyn wody, ochrona gleb, miejsce wypoczynku, źródło drewna. Wystarczy chwila, aby to wszystko unicestwić. Rzucony bezmyślnie niedopałek, pozostawione niedogaszone ognisko, wypalanie traw, podpalenie to najczęstsze przyczyny pożarów lasów. Nie bądź samobójcą, nie niszcz świata, w którym żyjesz. Mój dziadek miał operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, okej, na pewno da się coś załatwić. Ale to nieprawda, krwi nie da się wyprodukować. Żeby była, dla dziadka, dla ciebie, dla nas, trzeba ją oddać. Łączy nas krew, która ratuje życie. Dzisiaj dyżur pełnią apteki pod Różami. Ogrodowa 40, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu. Od poniedziałku do soboty od 7 do 22. I w niedzielę i święta od 8 do 22. Oraz Opawska 33, całodobowa Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
To na dziś wszystko. Życzę przyjemnego wieczoru i spokojnej nocy. Czekam na Państwa jutro, jak zwykle, o 18:30. Do zobaczenia.